Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Death Stranding. I... Sam, podsumowując, twoim zadaniem jest rozbudowanie sieci chiralnej z węzła jeziornego do południowego. W tym celu musisz wykorzystać schronek Repersów jako stację. Szczerze mówiąc, nie będzie łatwo. Fragile próbowała ich do siebie przekonać, ale wiesz, jacy oni są. Wielu z nich nie będzie chciało mieć do czynienia z UCA. Musimy udowodnić, że z nami będą mieli lepiej. Odkryj, czego potrzebują i co możemy im dać, i zapewnij im to. Załatw to, a być może do nas dołączą. Dobra, do dzieła. Lista zleceń jest w terminalu. Lista zleceń jest w terminalu. Stwórz sprzęt. Co możemy nowego stworzyć? Ładunek wabik. Z fałszywym identyfikatorem. Inaczej wabik. Przyda się na ludzi, którzy uwielbiają podkradać cudze przesyłki. Okej, na razie nie bierzemy wabika. Zlecenie do sama. 19-20-21. Okej. Delikatny ładunek musimy dostarczyć. Dostarczmy go. To raczej nietypowe zlecenie. Lepiej przejrzyj elementy podsumowania. Podsumowanie. Dostarcz moduł Evo. Moduł Evo. Ten ładunek może się bardzo łatwo zniszczyć. Unikaj drgań i uderzeń. Dość daleko trzeba iść. Więc tak. Pewno drabina. A weźmy sobie 3. Na pewno jeden zaczep. Jeden assembler. Spray naprawczy. I... Ładunek wabik, nie? Worek z krwią... nie. Na plecy. Na plecy. Na plecy. Na plecy. W sumie można to było gdzieś dać na bok. Powieś na zaczep. Okej. Wyruszamy. A, czapkę mogę ubrać? A nie, czapkę mogę teraz ubrać. Teraz tak, czy mamy jechać motorkiem? Halo! Nie halo, nie halo, tylko... Ej, to jest dość niedaleko. Przejdziemy. Wow, tu już widzę jakieś... muły. Muły. No, to nie jest takie daleko. Dobra, na razie pójdźmy dotąd. Rozpoczynam czas przyjemnej podróży. O, ktoś skorzystał z mojego generatora. Ktoś korzystał z drogi, korzysta z twojego generatora, korzysta z twojego generatora. No, widzicie, jak to pięknie jest. Znajdujesz się na terenie mułów. Idź szybko i cicho. Bo jeśli cię zobaczą, jeśli cię złapią, pomyśleć, że ich rodzice byli kurierami jak ty i ryzykowali życie, żeby zjednoczyć nasz kraj. A teraz ich spaczone dzieci wykonują tę pracę, nie mając pojęcia, co kiedyś znaczyła. To dla nich rytuał. Dostarczanie. Niezwyciężony nauk. I przyjdą do ciebie po następną działkę.
spoko. Damy radę, tylko trzeba uważać na ten ładunek, bo jest delikatny. Czyli żadnych upadków. Użycie broni dozwolone. Mam nadzieję, że takie bieganie nie zaszkodzi mu. Grzyby. O, mogę wziąć? A nie, to robaczki. Kryptobiot. Patrzcie, teren się trochę zmienił. Co? Dobra. Ścieżka. Odbuduje drogę, gdy dostarczą się do niej wystarczające ilości materiałów. No proszę. Układarka. Ale dobra, wszyscy lecą zrobić zadanie, ale tu być może można by pochodzić trochę. Przeskanujmy teren. Już muły? Drabina. Ktoś zostawił drabinę. Wabik emitujący dym. Tam już są muły. Tu są muły, tam są muły. Tu będą lecieć. Trzeba ich wziąć gdzieś jakoś. O, miniemy ich. Patrzcie, już tam jeden leci. Już dwóch leci. Trzeba tych... mijać te... O kurczę, tutaj oni mają bazę. Ale jak przejdziemy tu górą... Oj, trzeba uważać. Muły. Przejdę to pole, czy to jest jakieś kółko? Chyba jak przejdę... Przez to. Nie, już w tą stronę skanuję. Teraz tu ruszę. Czy tu są? Czy tylko udają? Nie wiem, trochę zboczyłem chyba z drogi. Ale może to... Może to nic. Tam jeden muł chodzi. Kucnijmy sobie tu i sprawdźmy mapę. Okej. O, inżynier jest tutaj, więc... Pójdźmy tędy. Tak, trzymaj i nie puszczaj. Okej. Czyli pójdźmy wzdłuż tutaj. Wzgórza. Po cichu. Czytałem takie opinie, że jak się siedzi, używanie splotów można związać za pomocą splotu mułarzem, tylko trzeba go zajść od tyłu. Czytałem opinie, że jak się... O, tam chodzi jeden muł. Nie mam potrzeby z nimi walczyć. Że jak się ogląda to z boku, to jest nudne, ale jak się zagra, to takie przechodzenie
Już jest wciągające. Fajnie też ten teren cały tutaj wygląda. Nie oszukujmy się. Akcept. No już tu będą do mnie lecieć. Może trochę pobiegniemy. Czy tak będziemy szli? Co to za ikonka, bracie? Dobra, daj lajka. Jestem sam! Super. Sam. Tu się schowam za skałą. No i jak ktoś jest fanem na przykład Call of Duty, to nie jest dla niego gra. I teraz zaznaczmy to. Usuńmy inne. A tutaj sobie zróbmy tak, że jakbyśmy poszli na przełaj. Dobrze, że nie wziąłem motorku. O kurczę, głęboko. Odłączono od sieci chiralnej. A, to tutaj mam iść w ogóle. Skanujmy teren. Co tu? Chyba tam, w tej bazie jest inżynier. Co tylko kwestia było przejść tych mułów. A ktoś tu coś zgubił? Materiały do budowy dużych obiektów, proszę. Weźmy to sobie. Więc sobie tylko ktoś zgubił, to pomożemy mu to przenieść. Mam metale 50. Już muzyczka się podłącza. I idziemy. Tak to właśnie umieszczyliśmy pięknie. Udało ci się dotrzeć do znacznika. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator bliżej. Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Proszę bardzo. Aktywuj terminal. Zrealizuj dostawy. Dzięki. Sam Bridges, tak? Słyszałem o tobie. Gość, który przemierza cały kraj, żeby na nowo połączyć ludzi. Doceniam twoją pomoc. Serio. Bez Fragile Express było naprawdę ciężko. Rzucę tylko okiem. Ha. Wow. Naprawdę o to zadbałeś? Dam znać Bridges, jak idzie weryfikacja. Dzięki. Chcę, żebyś o czymś wiedział. Chodzi o Fragile. Mogłeś słyszeć, że pomagała terrorystom, że nie dbała o to, czy komuś stanie się krzywda. Ale to jakieś bzdury. Narażała życie, żeby dostarczać nam potrzebne rzeczy. To absolutna bohaterka. Słuchaj, urodziłem się w tym schronie. Znam tylko świat w obrębie tych ścian. Kiedy ludzie mówią o Ameryce, nie wiem, co sobie wyobrażać. Ale jeśli dzięki Cupidowi połączę się z innymi, nie będę musiał. Pewnie. Chcę dołączyć do UCA. Chcę odkryć, co mnie ominęło.
stworzono nowy splot. Mamy nowego inżyniera. Inżynier zapewnia dane. Egzoszkielet wzmacniający, proszę. I granat dymny. Mamy nową sieć chiralną. Poza tym, moja drukarka 3D będzie mogła drukować chiralnie. Jeśli moduł Evo zadziała, powinien mi pozwolić replikować zarchiwizowane przedmioty. Kawałek po kawałku odbudujemy Amerykę. Tymczasem mogę sprawdzać przez sieć, co się dzieje w miastach, namierzać muły i terrorystów. To tak, jakbyś w jednej paczce przeniósł mi cały świat. Dzięki, Sam. Powtórzmy to kiedyś. A, tak. Mam dla ciebie maleństwo do przetestowania. Autorską jednostkę wspomagającą. Na symulacjach działa jak złoto. Teraz czas na test polowy. A jeśli tobie ułatwi pracę, tym lepiej. Przekazuję ci egzoszkielet wzmacniający. Sam, egzoszkielet na nogi może znacznie zwiększyć twoje fizyczne możliwości. Ten konkretny model zaprojektowano z myślą o dźwiganiu. Wzmacnia stawy. Egzoszkielet sam w sobie daje ci całkiem sporo, ale dodatkowo możesz również ręcznie zwiększyć jego moc. Wypróbuj swój nowy gadżet. Nie będziesz zawiedziony. Załóż egzoszkielet, właśnie. Mamy założony. Więc wychodzimy. Dzięki za wszystko. Odwiedź mnie wkrótce. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. I teraz trzeba się wrócić. Czy tu mogę? Nie, tutaj są. Także są szkielet i granat dymny. Powierz ładunek innemu kurierowi. Zrealizuj dostawę. Dostarcz porzucony ładunek. To co po drodze znalazłem. Dostarczam ładunek. Okej. Ładunek został dostarczony. Przyjmij zlecenia. No, muszę wrócić do... Dobra, jedna stacja preperska z głowy. Jeszcze dwie. Jaki mam egzoszkielet na nogach? Jeszcze dwie, ale... Żeby dostać... Tamte mogłem je przyjąć chyba po prostu, bo teraz się muszę tam wrócić. Oj. Do węzła jeziornego. Generator online. Dobra. To ja nie będę tego nagrywał. Spotkamy się przy kolejnym zleceniu. Do zobaczenia.